Dobrze, czekaj, a ja będę zdjęcia robił. Proszę zauważyć, że mijaliśmy podchodząc do zamku Armandę. Po prawej stronie na końcu. Proszę, proszę Państwa, około 50 minut trwa zwiedzanie. Po tych, powiedzmy sobie, około 45. Janci, mam zawsze lat przyjemność oprowadzać Państwa po jedynym zamku powęgierskim na terenie państwa polskiego. Składa się z trzech części. Jako pierwsza powstała część gór na wieku XIV. Jest to ta wysoka wieża. Kolejno w wieku XV dobudowano zamek średni, ta część po mojej lewej stronie. Jako ostatni powstał zamek dolny w wieku XVII, ta część za fali. My będziemy zwiedzać tylko i wyłącznie zamek górny oraz część średniego. W pozostałych częściach mamy ogólnodostępne pokoje i komnaty do wynajęcia oraz do gratyfuty stowarzyszenia Gminy Rów, czyli obecnych opiekunów zamku. Podczas zwiedzania nie odbywa. Historia głosi, że kiedy przez to małe okienko tutaj zaświeciły pierwsze promienie słońca, ja ten czas pod jego nieobecność Maryna, która mieszkała na tych terenach, będzie żyła 200 lat, dostanie masę złota, będzie mieszkała tutaj na zamku, ale pod warunkiem, że wydaje nosi. A tu tego pędzle trzymamy. To się robi. Jak pani powiedzieli, że dzieciom
mu woła z tej studni: przebaczam ci, Bogusławie, łysy. Bogusław stoi. Osłupia. Nie wie, albo przerobił sobie jakąś wersję wydarzeń, żeby jemu było wygodnie. Pani solidarna. Jeżeli taki jegomość nachyli się nad tą studnię, wypowie imię pani, ale jednej. Natomiast pewnie widzieli państwo ostrzeżenie o duchach. Tak. Było? Nie. A. To super. 15 000. To nie. A tu ten taras, patrz. A tu ten taras. Gdzie? Tak jak wyglądają tam ściany i posadzka, tak wygląda cały zamek górny, taki 14-wieczny klimat, czyli wszystkie... Była tam mowa? 60 metrów. Thank you.
Ja w autobusie wracać. Teraz nie. Gdzie masz? Tam pewnie. Bo tam ich nie ma. Nie ma ich tam?